Witam w kolejnym filmiku. Przychodzę z zapachami, które mam ze sobą. Z flakoników mam jeden mały flakonik ekstraktu Fuegia, marka argentyńska niszowa. Zapach embukuruja. To jest zapach akurat w nowej wersji, z tego co wiem, ma około kilku miesięcy, jeżeli chodzi o, że tak powiem, przetransportowanie. On teraz powinien wręcz nawet odczekiwać swoje. To jest zapach, który w moim odczuciu dawno, dawno temu był jednym z moich ulubionych zapachów tej marki. Natomiast muszę powiedzieć, że nowsza wersja jest trochę bardziej słodsza. Jest bardzo intensywna, idzie w stronę takiej mleczności, deseru mlecznego. Natomiast dawna wersja, miałam wrażenie, była bardziej, jeszcze mam troszeczkę wersji dawnej, musująco, soczyście owocowa. Tutaj nadal mam przepiękną, szlachetną, tropikalną marakuję. Bardzo intrygujący i niezwykle, taki bym powiedziała, jakościowy motyw tropikalny, ponieważ te motywy tropikalne, nawet w markach niszowych, że tak powiem, często niestety zahaczają o syntetyczność. Nie są udane niestety, natomiast kilka wyjątków w moim odczuciu jest i właśnie generalnie embukuruja, chociaż ja wolę dawniejszą wersję, która była mniej słodka, bardziej taka, bym powiedziała, ta cierpkość jeszcze marakuji też się przebijała. Tutaj ona też jest, natomiast i dawna, i nowa wersja to deser mleczny z marakują. Natomiast mam wrażenie, że więcej słodyczy, więcej tej takiej słodszej części jest w tej nowej wersji, ale ten zapach jeszcze musi swoje odleżeć, także może być tak, że on tą słodycz potraci i właśnie będzie jeszcze bliżej tej dawnej. Jeżeli chodzi w ogóle o ten zapach, to jest właśnie bardzo ciekawy też motyw mleczny. W motywach tropikalnych często to jest taki po prostu miks wielu owoców tropikalnych. Tutaj mamy typowo marakuję i ona jest mocno wyczuwalna. Inny zapach z marakują, który ja bym wskazała do testów, to jest oczywiście Passiflore marki niszowej Maître Parfumeur Égantier. Nie wiem niestety, jak to się wymawia. To jest taka marka, która kiedyś była w Galilu, później zniknęła. Natomiast teraz w tym momencie chyba w Polsce nie ma tej marki. Ja mam wokali z czerwoną porzeczką tej marki. Mam trochę innych zapachów w mniejszych ilościach. Między innymi też mam ich ambre. Kiedyś miałam dwa flakony i właśnie oni mają Passiflore. Miałam właśnie kiedyś flakon, bardzo tak rzeźko, soczyście, marakujowy zapach. Natomiast tutaj mamy marakuję na sposób taki troszeczkę gourmand, ale gourmand bardzo szlachetny. To nie jest zasłodzony gourmand. Nawet w tej nowej wersji ta słodycz jest. Jest ona mocniejsza, silniejsza, natomiast ona nie jest jakimś zasłodzeniem. Nadal jest to bardzo jakościowe. I nadal uważam, że bardzo dobre parametry. Chociaż te nowsze Fuegia różnie z tymi parametrami mają. Czasami jest... Te zapachy poszły w lepszą stronę, czasami w gorszą, czasami w trochę słabszą parametrowo. Natomiast są zapachy z tych nowych, które faktycznie parametrami nie odbiegają od dawnych, na przykład Tierra del Rayo, czy też zapachy, które same sobie motywem zyskały, na przykład bardziej porzeczkowo wypada Nova Cautiva, czy też bardziej udane, tak aromatycznie zielono, nowe Fuegier. I teraz chyba spełzuję. I jak spełzuję, to pokażę dużo kolejnych rzeczy, które jeszcze ze sobą zostały zabrane. Więc tak, zebraliśmy na przykład 12 do ponownych testów z konkursu perfumerzy. Mogę powiedzieć, że to jest to Barcelona i to jest zapach, który, że tak powiem, potestowałam i ja ponownie, i Darek, i jeszcze zaaplikowaliśmy na kolejną skórę, na mojego taty skórę. I powiem szczerze, duża rola takiej nuty ziemisto-buraczanej. Ja mam się spodobał ten zapach, mama bardzo lubi takie klimaty ziemiste, taki zapach właśnie jakiś mokrej, właśnie mokrej takiej zimnej paczuli, typu właśnie taka piwniczna aura, paczuli typu Pandolfo, Faucanto, czy też moja mama też bardzo lubi, spodobał się Menditor Rosa Archetipo, który też ma ode mnie w postaci sporej odlewki. Co tutaj jeszcze? A, w ogóle na mnie jest ten zapach owocowy, dosyć owocowy, taką też z taką pożyczkowością, z takim wydźwiękiem pożyczkowym. Czyli coś tutaj daje taką właśnie, że tak powiem, na razie jeszcze nic nie mówię, ale właśnie taką aurę. I to, co jeszcze mogę powiedzieć, to właśnie na mnie to jest takie połączenie owoce plus trochę skóry. Natomiast na Darku dużo skóry się po czasie ukazało. Wiele razy ostatnio sięgałam po Vieux Volta Durka.
Fiołki nieco chemiczne, bardzo ciekawe, takie pastylkowe na początku, trochę apteczne, tej pastylkowości. Naprawdę bardzo dobre w parametrach i żadnego innego zapachu, że tak powiem, fiołkowego nie przypominają. Niektórzy wyczuwają taką trochę benzynowe fiołki, one są nawet takie troszkę chemikaliowe, pastylkowe, niekoniecznie aż tak benzynowe, ale bardzo intrygujący jest to zapach. Mam ze sobą tonkę od Marleny Reminiscence, która była używana jeszcze raz. I powiem tak, jest wyczuwalna wiśnia, jest to wiśnia stylu Tea for Two, natomiast bardziej ona jest wyczuwalna na madagaskarską, w życiu globalnym jednak jest dosyć osłodzenie. I ja jednak na sobie oprócz wiśni i miodowość też wyczuwam. Testowałam też Boundless, jak dobrze mówiłam, z Amouage. I powiem szczerze, ten zapach to jest szarlotka z taką nutą kuchenno-kminkową. I to też wyczuwałam taki kminek w innym Amouage. I to jest w ogóle też taki motyw, który też wyczuwałam ostatnio przy ponownych. Za dużo informacji chcę podać na nas, więc wyczułam ostatnio taki motyw przy ponownych testach Medito Rossa Orlo. Niestety takie wydźwięki kuchenne mi nie pasują. Kolejny zapach, uważam, że świetna perełka, Latafa Aiwat. Czyli tutaj mamy naprawdę takie ogólnie dwie przystępne cenowo perełki, tylko niestety Latafa Aiwat, nawet ja nie zdążyłam. Patrzyłam ostatnio. Zniknęła z tych fajnych ofert cenowych. Ja w ogóle ten zapach zdążyłam potestować z tego dekantu. Niestety żałuję, bo bardzo dużo nuty orzechowej, orzechów laskowych, taki klimat kierowej Womenity, czy też tego butikowego Lancôme z orzechem laskowym, tego Tuberose Castana, chyba jakoś tak. No niestety. Spełzuję. Niestety tonka podskoczyła cenową. No niestety, niestety. Mam tu taką jeszcze małą ilość Durgi, raczej nie wyostrzy. Rose Atlantic. Muszę powiedzieć, że bardzo udane połączenie róży z takimi tami cierpkowytrawno-owocowymi, takimi brudowo-leśno-owocowymi. Podoba mi się bardzo. Chociaż parametrowo chyba dosyć kuleje ten zapach. Molinard Rose Moi. To jest zapach, który jest taką różą, nieco gurmą, ale tak lekko gurmą. Troszeczkę w klimatach takich tureckich słodyczy, takich niezasłodzonych, mniejszej takiej, z mniejszym zasłodzeniem, że tak powiem, niż w Locum Caico Mercieri, czyli Sweet Oriental Dream Montal. Natomiast to jest taka lżejsza wersja takiej słodyczy właśnie z różą. Była fuksja z Le Parfum de Rosine. Ja mam te vert zielone, tutaj mamy fuksję. I to jest zapach, który jest taką różą, z takim chłodem ziół. Tak dosyć intrygująco. Nieco później mam wrażenie, tak troszeczkę ziołowo, aptecznie, też tak troszeczkę pastelkowo, ale jest też taka nuta ziołowa przeszywająca. Są takie połączenia ciekawe typu róża i takie przeszywające zioła. Mamy na przykład różę z miętą w Diabolo Rose tej marki, czy też różę z miętą w Talento Mendito Rossa. I tutaj mamy małą ilość rubarb de Zoo. Ostatnio opowiadałam o Club Design oraz o Fig My Love. Rabarbar tej marki to był pierwszy zapach tej marki, który tak bardzo chciałam poznać, to chciałam zamawiać w ciemno. Powiem szczerze, to jest rabarbar inny niż wszystkie mi znane do tej pory. To jest rabarbar mokry, rześki, zielonkawy, taki trochę wodny, bez żadnej słodyczy, bez nuty wetivera, to często taki dodatek właśnie się pojawia. Ciekawie, natomiast nie jestem do końca pewna, czy to jest taki zapach, którego ja muszę mieć w postaci flakonu. Muszę powiedzieć, że Stailors mi się bardzo podoba tej marki. Club Design z porzeczkami skórą. Fig My Love, tak jak jakąś taką fanką figowości, nie jestem to po prostu ogrom zieleni, takiego niesamowicie mocnego uderzenia zieloności w tym zapachu właśnie Fig My Love Dezu. Porządnie powoduje takie porządne zastanawianie się nad flakonem. Także to tyle, co chciałam powiedzieć. Chociaż wczoraj też testowałam pewien zapach z tych nowych Serge Lutte Litons. W ogóle obiecałam Marlenie filmik o tych nowych Litons i ja ten filmik, nie wiem co ja z nim zrobiłam. On był nagrany i ja go nie mogę znaleźć w przesłanych. Muszę to jakoś jeszcze raz poprzeglądać, bo chyba jakiś filmik po prostu może źle nazywałam, nie wiem.
Mogę powiedzieć tyle, że nowe szpilkówny są bardziej igiełkowe niż na przykład Mars. Jakieś te zapachy bardziej zbliżenie uważałam, odbierałam. Mars, bym powiedziała, odpowiada tak ciepło, nawet momentami taki aspekt troszeczkę kuchenny wyczuwam, gdzie już szpilkówna, ta nowa wersja już jest taka stricte igiełkowa i takiego niuansu zaznaczonego ja nie zauważam. Od razu powiem, że trochę właśnie ubolewam, gdzie to jest. Ubolewam nad kwestią tonki i ubolewam nad kwestią tego iWAT. Dlatego, że ona naprawdę fajnie cenowo chodzi. Znaczy, tonka jeszcze chodzi cenowo fajnie, ale chodziło fajniej. Natomiast tamten iWAT zniknął. No, czasami powiem szczerze, jak są takie perełki, to chyba nawet Marlena pisała, że właśnie, że trzeba było brać dwie tonki w jej sytuacji, w sensie jak ona brała wówczas chyba vanille oraz tonkę, to właśnie, że dwie tonki, bo chyba vanille jej nie podchodzi. Natomiast teraz faktycznie te niektóre zapachy mają takie, że tak powiem, tańsze rzuty, w sensie jakieś takie pojawiają się tańsze oferty, potem potrafią nagle bardzo podskoczyć. No tak niestety by można było dużo, dużo marek, dużo zapachów wskazywać. Także to tyle, co chciałam powiedzieć. Dajcie znać, co u Was ostatnio w użyciu perfumowym. Bo obiecałam ostatnio odnośnie ulubieńców kosmetycznych. To mogę pokazać, by kogoś interesowało przy tym makijażu. Ja w dużej mierze użyłam takich ostatnich ulubieńców. Doczepiłam się tej konturówki i ona w dużej mierze jest najczęściej używana. To jest ta creme brulee, ale używam też takiej troszeczkę jeszcze przyciemnienia. Generalnie bazuje to wszystko na tej konturówce i na kredce właśnie przyciemnienia górnej linii rzęs. To jest ta kredka Brew HH. Nie wiem, jak to się wymawia. O, dobrze. Z Colourpop, takim ciemnym, czekoladowo-gorzkim brązie. Jest rzęsy głównie tuszowane zewnętrznie tym tuszem, który zmywa się wodą. W moim przypadku to jest fajne, fajne rozwiązanie. I to jest tusz z Maybelline. To nie jest nawet pierwsze opakowanie. W ogóle bardzo wydajny jest to tusz. Ja go kupiłam przed naszym urlopem. Czyli cały, tak naprawdę kupowałam go przed urlopem, czyli początek czerwca. I na urlopie cały czerwiec, lipiec wszystko używałam. I potem jeszcze po powrocie już zobaczymy, że jest październik. Także bardzo wydajny, chociaż on już jest taki, że zaraz go będę zmieniała. I trochę dałam takiego błyszczyka na tą konturówkę, głównie konturówkę właśnie i ten błyszczyk, ale głównie na dolną, chociaż troszkę na górną też, na środek. I to jest taki błyszczyk, jakaś chyba nowość z Eveline. Jakiś taki, on ma te taki jak ten Lip Minimizer, jak dobrze wymawiam, które kiedyś próbowałam, czyli takie odbijające na różne kolory, że to daje taki efekt, że tak powiem, powiększenia w tej części na pewno takiej tutaj nałożonej, czyli tak. Mi się ten efekt podoba i on jest bardzo minimalistyczny i przede wszystkim to jest taki makijaż, który ja zdążyłam zrobić dosłownie myślę, że jakby nastawić zegarek 3-5 minut. Tak, więc ostatnio też często trochę jeszcze modelowanie oka, chociaż trochę dzisiaj też tam jeszcze jakby rozcierając kredkę, tą resztką właśnie jeszcze ewentualnie bardziej w załamaniu. Natomiast też ostatnio bardzo często kącik tylko coś jeszcze, bo to dosłownie i tak czasowo nie zwiększało czasu makijażu. Natomiast akurat dzisiaj nie dam, chociaż może jeszcze przed wyjściem dam troszeczkę jakiegoś cienia połyskliwego w kącik.